Hej, witajcie w Cyfry 5. Ruszamy z nową serią na kanale i zgodnie z wynikami ankiety zagramy Celtami, Budykom na Wyspach Brytyjskich, także klimatycznie, tematycznie wszystkie zwycięstwa będą włączone, najwyższy poziom trudności oczywiście. No i też chciałbym powiedzieć na wstępie, że te opcje, które w ankietach przegrywają, a w tym wypadku kulturowa Brazylia dość dużo punktów zebrała. Niektórzy mogą być z tego powodu rozczarowani, ale te opcje będą w kolejnych ankietach, w kolejnych głosowaniach wracały. Nic się nie marnuje, ja wszystko, jak wielokrotnie mówiłem, notuję i kiedyś być może każdy fajniejszy pomysł albo każdy popularniejszy pomysł będzie miał swoją serię na kanale. Ja wcale tego nie wykluczam, Civ 5 jest moją ulubioną odsłoną Civek w ogóle, także ja z tej giery nie rezygnuję. Dopóki kanał będzie działał, to i Civ 5 zapewne na nim będzie. Natomiast z uwagi na to, że udało się na styk zdążyć z tą serią, tak jak zapowiadałem, z nową serią jeszcze w starym roku, no to życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego w nowym roku, 2024. Zawsze mi się na przełomie tych lat myli, który rok się kończy, który zaczyna, ale 2024. Wszystkiego dobrego, zdrowia, przede wszystkim pomyślności, żebyście realizowali swoje plany i szczęśliwi byli. A my teraz przejdźmy do ustawień zaawansowanych. Troszeczkę tutaj pozmieniałem. Generalnie tak jak mówiłem w ankiecie, tak tu pod tym względem niewiele się zmieniło. Wyspy Brytyjskie, troszeczkę miast państw odjąłem, ale dołożyłem dwie cywki. Mamy mapę dla 8 graczy, a będzie ich 10. Odjąłem zgodnie też z waszymi sugestiami. Może tak to będę ustawiał, że miast państw będzie o 2 więcej niż cywek na mapie. Także tutaj 12 niech będzie. 350 tur, żeby się giera nam nie dłużyła. Te zwycięstwa włączone. No i mamy Celtów, mamy Anglów, Wikingów, Normanów, można powiedzieć, Rzymian i Germanów. A pozostałe cywki będą takie, no, siłą rzeczy egzotyczne, jak na Wyspy Brytyjskie. Ale niech tak będzie, już tutaj nie chciałem kombinować. Także tak to wygląda. Rozpocząłem też teraz drugą serię z Rzymem i nagrywałem wczoraj pierwszy odcinek, także będzie mi się to wszystko rypało niesamowicie, ale mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Cześć i chwała potężnej oraz mściwej wojowniczej królowej. W czasach zdominowanych przez mężczyzn udało ci się nie tylko zdobyć tron. Od razu, patrzcie, tutaj mamy ruiny. Wioska, chciałem powiedzieć, że wioska jest... No, w Civ 5 dawno nie grałem, bo... Znaczy, dawno nie grałem od początku, bo przecież trochę się bawiłem w masterowanie tej Arabii. Fajnie się grało, ale nie wiem, czy nie żałuję tego czasu. Skrynek będzie piękny. Tutaj... Gdzie to się to włącza? Tutaj się włącza. Ikony dochodu, bo lubicie. Na początek to zostawimy. Włączymy. Taki piękny skrynek. Zapisać też trzeba grę. Budyka. Muszę zrobić porządek z tymi zapisami. To nie zajmuje dużo miejsca, jak na przykład pamiętam z Wiedźmina sejwy. W cholerę miejsca zajmowały. Pierwszego szczególnie. O ile dobrze pamiętam. No ładne tereny startowe. Cytrusy mamy. Ojejku. Jedwab mamy. Co? Jakie to są ustawienia? Że na bogato? Tam było ustawione na bogato? Nie, tam nie mogło być ustawione na bogato. Tam i za tutaj? Czyżby? Czyżbyśmy byli jak Londyn? Kurde, nie wiem, ale podoba mi się. Wow, bardzo mi się podoba. Nie wiem teraz, czy najpierw wejść, czy założyć miasto. Nie, to chyba założę miasto. Jezu, jeszcze złoto mamy. Kurczę, pamiętam. Uciekła mi ksywka, ale widz, który polecał mi Karaiby, mówił, że tam było ekstremalnie bogato, że nigdy nie widział tak bogatej mapy, na takiej bogatej mapie nie grał. I może te mapy z tego katalogu odkrywców tak właśnie wyglądają, no bo patrzcie, co my tutaj mamy. To jest masakra jakaś. Za chwilę przejdziemy też do Civilopedii, byśmy sobie obczaili, szanowni państwo. Na pewno tutaj? Bo tu by było pięknie być, bezpiecznie. Ale tutaj ładnie wszystko sięgam. Dobra, zakładam, podoba mi się. Edynburg, no trochę wyżej. Jak mówiłem, tutaj Celtowie to są tak trochę pomieszani z Piktami. Można powiedzieć protoplastami Szkotów, ale Piktowie nie byli Celtami. Celtowie zostali Piktów, jak przybyli na wyspę. Także Piktowie są starsi, tak etnogenezą.
aczkolwiek nie wiadomo skąd się wzięli. Zajrzymy tak i zajrzymy tak. I dostaliśmy wojowników piktyjskich. No i to jest dobry moment, żeby tutaj zajrzeć. Zobaczyć tych Celtów. Przypominam, że w Civ 5 nie ma zwycięstwa religijnego. Nie ma zwycięstwa na religię. A bardzo często mi mówicie, żebym zagrał Celtami właśnie na religię. Ja to odczytuję, jakbyście mnie prosili, bym zagrał na zwycięstwo religijne, ale tutaj nie ma takiej opcji, po prostu nie ma w grze. Natomiast jest wiara, jest religia jako taka i Celtowie mają do nich bonusy, no to wiemy oczywiście. To jest walczy wręcz. Siła 11, ruch 2. Nie traci ruchu za plądrowanie. Premia obcego terytorium. Aha. To pikinierów się tu ulepsza, nie lubię. Zastępuje włóczników, patrzcie. Włócznik ma ile? Włócznik też ma 11. O, i to nie lubię takich jednostek, które nie są silniejsze. To troszeczkę słabo. A bojownik? A, 8 ma. 40-80. No, znacznie droższy. Nie, no, dobrze to wyszło. To dobrze to wyszło. Zobaczmy to, bo tego nie pamiętałem kompletnie. Renesansowy budynek. Operę zastępuje. Ja pierdziule, nie pamiętałem kompletnie. Zwiększa kulturę i zadowolenie. Zadowolenia 3 to daje. Ja raz grałem Celtami na tundrze, pamiętam. Pamiętam tę mapę, bo chyba grałem na tym, na takiej mapie lodowej. I pamiętam, jak się nazywa. Krąg polarny czy coś w tym klimacie. Ale widzę tę mapę przed oczami, choć grałem 10 lat temu. Ale ja mam taką głupią pamięć właśnie do takich obrazków. W sumie jak się uczyłem na jakieś egzaminy, to nie wiem po co gadam o takich rzeczach, ale ja pamiętałem książki, jeśli miały obrazki. I zdając egzamin ustny, można powiedzieć, że czytałem książkę, o ile miała obrazki, bo jak sam tekst, to było trudniej. No ale też sobie tam pomagałem w ten sposób, żeby czytać niejako, a nie pamiętać. Takie tam. Także to jest ciekawe, to jest ciekawe. Znaczy, ci Celtowie, a nie to co opowiadam. Jeden wiary na miasto z przylegającym dziewiczym lasem. No mamy takowy. Premia zwiększa się do 2 wiary w miastach z 3 lub więcej przylegającymi polami nieulepszonych lasów. Nie będziemy z tym cudaczyć, szanowni państwo, jakoś szczególnie. No ale postaramy się to jakoś wykorzystać. Czy jak piszę tak wiara, to mi nie pokaże mi. Religia. Jakiś panteon sobie fajny weźmiemy. Może do założeń gry to ja wrócę. Potem. Zdobywanie wiary, panteony, wierzenia. No tu są fajne rzeczy. Ale nie myślę, czy inwestować mocno w te religie. Chyba do tego dojdziemy wspólnie. Możecie mi też podpowiedzieć, bo ja często religię... No może nie ignoruję, ale nie jest dla mnie priorytetem. Civ 6 zresztą, w której religia, zwycięstwo religijne jest, też to robię. Także, bo w żadnej z tych gier ta religia nie jest zrobiona na tyle dobrze, żeby rywalizować w ten sposób z nauką czy kulturą, czy nawet złotem, choć złoto często zastępuje poniekąd. Także żebym się nagadał, co? Dobra, zróbmy wojownika, zerknijmy tutaj, pokażmy kolejkę, pokażmy przydział obywateli, ustawmy na to. Bo tak najlepiej to działa, ale idźmy z powrotem do tych mandarynek, jak to często lubię mówić. No 2 takie lasy będziemy mieli i mamy już z tego tytułu właśnie 2 wiary, czyli panteon będzie jako tako szybko chyba. Religia być może też. Idźmy po konie klasycznie, potem pewnie po łuki. Wojownik, żeby też odkrywać skauta, też jak to często mam w zwyczaju. Nie robię. Bo pewnie wojownikiem odkryję tyle samo, ile skautem. Na jakichś wielkich mapach, pustych przestrzeniach, no zrobiłbym. Szoszonami jakbym grał, to na pewno bym robił, bo oni mają specjalnego szoszona. Kolejna wioska, kolejne ruiny. Super sprawa. Stara mapa, najgorsze. Ale to naprawdę jest bogato. I bogota. Ja mówię, że bogata, a tu bogota, patrzcie. Nie mamy kamienicznych i marmur, tu już idziemy z miastami. To idziemy tym chłopem odkrywać
Na mapie jest ciaśniej, także to też są poniekąd igrzyska śmierci. No dobra, tak żebyśmy zahaczyli o tę Bogotę. Tym drugim pójdziemy w drugą Maryśkę. Może jakieś koniki tu jeszcze będą? Czy ty by mi odkrył? Kurczę. O, no dobra, wejdźmy tak, żeby ją odkryć. To jest kulturowe. Ma barwniki i bawełnę. Ja tu barwników u siebie nie widzę. No fajnie by się było z tym zaprzyjaźnić. Ojej. Kulturowe to lubię, bo to naprawdę to potrafi dać tyle kultury, że to w pale się nie mieści. To jest mega. To jest masakrycznie fajne. Masakrycznie dobre. Nie no, tutaj też bym się wybrał z miasta. Patrzcie, już Panteon w piątej turze. To jest potęga właśnie. Potęga właśnie tej budyki Celtów. I teraz się warto zastanowić. W co my chcemy iść? To będzie plantacja. Dużo plantacji tu mamy. Jezu, czy to też nie będzie plantacja? Wymaga kalendarza. To też będzie plantacja. To co mamy z plantacji, szanowni państwo? Lubię te kutry rybackie na mapach morskich. To jest mega. Każde wino i kadzidło. Tego nie mamy. Banany, cytrusy, pszenice. Tego też nie. Kaplic nie. O, wiary też można mieć. Z pustyni, z cudów natury, z kamieniołomów można mieć. Sporo też jest klejnotów i pereł. Każde źródło miedzi, żelaza i soli. No tego mieć nie będziemy. Ale wiem, że są bonusy do plantacji. I zaraz to znajdziemy. I chyba kultura. Kultura. No tak, będziemy mieli plantację. Idźmy w to. Idźmy w to. Jak tu się zakłada religię w tej grze? Nie, wiarę trzeba po prostu zbierać. Dobra, to spokojnie. To okej. Okay. To chciałbym tę religię, kurczę, założyć. No, jeszcze wioskę poproszę. Nie no, tu idziemy z drugim miastem. Chyba tu. Chyba tu. Albo tu, a tu jeszcze jedną gdzieś damy. Brakuje mi w CIF 5 znaczników, które są w CIF 6. Już bym sobie zaznaczył. No to trzeba tak założyć te miasta. Chociaż to może być nadmorskie. Nie mówię nie. No tu będzie chyba jeszcze jedno, bo tu też rzekę widać. O Jezu, miałem zajrzeć. No dobra, idźmy tędy. No bo tu w tych wertepach, gdzie stoję. No drugie miasto na pewno gdzieś tu. Chyba na tym wzgórzu nawet. Tu i tu. A dopiero z marmurem czwarte ewentualnie. Dobra, zajrzę tutaj. Gierka mi to ustawiła, mnie się to nie podoba. Chociaż nie mam w tym wypadku niczego fajniejszego. Za 7 tur. No wolałbym to. Wolałbym to. Ale kupował jeszcze nie będę. Chociaż. Bo zadowolenia mi brakować nie będzie. To się mogę, kurde, rozwijać jak głupi. Kurde, rozbijamy się jak głupi. Rozbijamy się jak głupi, szanowni państwo. Oho, uwaga, jeszcze konie. Mamy tutaj, cudownie, w zasięgu tego drugiego miasta. Czy tam trzeciego. Pod Edynburgiem nie mamy, ale nie narzekam. Jest wybrzeże i jest te wzgórze takie fajne. O Jezu, jeszcze jedno. Nie no, będziemy grać na tych mapach odkrywców. Bo są przyjemne, klimatyczne, tematyczne. A przypominam, jakby ktoś się teraz biesił, że mam tak dobrze, to na bogatych mapach kompy sobie radzą lepiej i generalnie graczowi gra się trudniej niż na mapach biednych, gdy boty też klepią biedę. Po prostu bot sobie lepiej radzi, gdy ma na bogato. Gdy ma biedę, gracz sobie poradzi, a bot nie ogarnia. Nie ogarnia. Wolałbym poczekać na trzeciego ludka. Jakąś produkcję byśmy sobie teraz chcieli wziąć. To pole by się przydało. 55. Zarabiam to złoto.
Myśmy potem zainwestowali w tę produkcję i poszli oczywiście po osadnika jak najszybciej. Robotnik też by się przydał, a może najpierw robotnika, potem osadnika, to też jest niegłupi pomysł. Tylko że tak, tego nie ulepszę jeszcze. Ale górnictwo będę za chwilę miał, bo po nie właśnie zaraz pójdę. Tak, tak. I to bym sobie ulepszył. Tego karczował nie będę, ale las można by wykarczować tutaj pod ten jedwab. To się głupie nie wydaje. Produkcji troszkę mi tu brakuje, jak widać. Chociaż dwie kopalnie będą. Pewnie tartaki będę musiał kiedyś z tego zrobić. Tak mi się wydaje. No zobaczymy zresztą. Dobra, zerknijmy tutaj, bo... A, czyli pewnie nie. O, marmur z jakimś miastem. Ruiny zbadane. No tutaj nie muszę... Nie muszę nikogo... Żadnych barwów teraz bić, żeby ciemnego wieku nie mieć, bo nie tak to działa. Czyli to pewnie jest w zasięgu. Ale mogą mnie zdążyć. Pytanie, czy tu będę mógł. Też muszą być trzy pola przerwy. No chyba, że pomiędzy kontynentami wtedy nie muszą być trzy pola przerwy. 1, 2, 3, no to widzimy. Kurde, kraby, truple, ja pierciule. Ja ich będę bił? Wszystkich, czy jak? Dobra, zajrzyjmy. O jejku, jeszcze jedno. Czyli tam trufle by się dało sięgnąć. Gdzie ja nim chcę iść? Tym pójdę tutaj dołem. Tak się będę wracał. Dobra, to idźmy tędy. Jerozolima religijne. No Jezu, ile tych rzek tu jest. Jakże pięknie, jakże wspaniale. No jakbym się uparł, żebym mógł tu gdzieś założyć miasto. No tu już się nie da. Ale gdzieś tu zgarnąć jedno i drugie. Albo bić Mediolan. No to jest kulturowe, też jest super, ale ma, już widzimy, że ma zasoby luksusowe, których my najprawdopodobniej mieć nie będziemy. Nie widać tutaj. No to z Bogotą mógłbym się przyjaźnić. Też te barwniki mają. W zasięgu. No nie wiem, jeszcze zobaczymy. Ale już widzimy, że tutaj poligony będę sobie robił. Z miast państw. A ja lubię robić. Ojejku. Trudny teren. Nie no, ładnie mają. Krowy jeszcze. Nie no, do bicia chyba. To jakby tutaj robotnik był, to bym już go, już bym go brał. Bo Mediolan jest do bicia. Kurde, cukier jeszcze. A daj ta spokój. Jest, widzimy kogoś. O, cholera, chyba Duńczyk. Brązowy, biała krawędź, Duńczyk. O Boże, wikingowie, tuż przy nas. O. No to ten świr. Wiking. No właśnie, jest świrem. Edynburg powiększył się. Jest świrem. Nie mam osłonki tutaj. O, górnictwo. Premia. Cudownie, wlazłem w te ruiny. Może być. Absolutnie nie narzekam. Róbcie tego. Kurde, tylko no jak Duńczyk mnie zaatakuje, to jest on. To będzie zaraz po grze. A, mam już takowych. Dobra, no wypadałoby iść po... Tutaj po kalendarz. Ale musimy mieć łucznika i będziemy musieli go zrobić. Tylko teraz będę robił osadników. Łucznika też jest stosunkowo szybko, ale chyba nie aż tak szybko. To może? Jakby to szybko ulepszyć. Dobra, weźmy na razie tak, będziemy zmieniać na te łuki. No akurat te tereny, które chciałbym skolonizować, są daleko od wikinga. No zakładam, że to on. Jeszcze tutaj. O, jeszcze futra. No on też ma na bogato. Bluetooth. On już założył. No bo on startuje z dwoma osadnikami. No ale musimy... Ojejku, Babilon jeszcze niedaleko. Też ma dwa zakładam.
No dobra. Gdzie jest ten drugi? Jakaś jednostka tu przyszła. Barby. Gdzie tu mi przyszedł? Tutaj. Czyli jest pewnie gdzieś tu. Znając życie. Tu jeszcze mogą być te ruiny wioski. Nie jestem jednak nad Tamizą, tylko gdzieś w Cornwalli. Czyli na tym południowym zachodzie Wysp Brytyjskich. No, w sumie mi się podoba. No na pewno tak jestem. Bo tu już jakby kanał La Manche, tu jest właśnie ta właściwa Cornwallia, a tu jest to morze oddzielające Brytanię, Wielką Brytanię od Irlandii. No, to może być podobne. Jezu, kadzidło jeszcze, ale mam tutaj terytoria, szanowni państwo. Jeszcze idziemy szukać. Tak. Jesteśmy na wybrzeżu, zajrzyjmy. Dobra, tam ma swoje stołeczne miasto. No, czyli ja tutaj spokojnie się w tym kierunku mogę rozwijać, ale tu się będzie toczyła wojna. Ale tu już cytadelka, jakby siadło, byłaby okej. Okay. Jakby siadło. Oby siadło. Póki się da, póki tak można, to bierzemy. Potem się to zwróci. Czego chcę bić? Czy ja chcę tam zajrzeć? Jest Kopenhaga, dobra, widzimy, gdzie jest Kopenhaga. Na tym mi zależało, wracamy się, idziemy szukać wioski. 3-7, dawać mi to pole. Za 23 tury, kurde. Dobra, póki tanio, bierzemy to złoto. I chyba nawet tak zrobimy, bo jedzonka mi nie brakuje. Okej, okay, tak jest okej. Okay. Czy ja się chcę z wami mordować? Nie. Jejko. Jeszcze futra tutaj. Naprawdę bogato. Tak jejkuję, jakby to coś złego było, ale ja już tutaj chciałbym 5 miast mieć i zabezpieczyć ten teren, te luksusy. No a tutaj nie ma tak. Nie ma tak dobrze. No ale korcie. Oho, Dydonka, niedaleko chyba. Będzie tutaj na... Na wybrzeżu? Poważnie? O Jezu, to ona może być cholernie groźna. Bo tam mało przestrzeni może mieć. Odwalcie się. No my tu będziemy próbowali w takim układzie tu założyć gdzieś miasto, żeby zblokować ewentualne przyjście Kartaginy. Drugie właśnie gdzieś tu nad tą rzeką, żeby wziąć ten obszar i zblokować przyjście Duńczyków. A tu zdążymy. W głębi tej Cornwalli. Tak mi się wydaje. Jezu, jeszcze mieć. No daj ta spokój. Strasznie upierdliwe jednostki. Szkoda, że gracz nie ma do nich dostępu. Dobre są po prostu. Nie, ja nie jestem w Cornwalli jednak chyba. Już sam nie wiem. Może jestem w środkowej części tej Brytanii. Tak to teraz wygląda. Dobra, zaraz się okaże. Zaraz się, kurczę, okaże. Pewnie. Łucznika to ja sobie może kupię. Nie wykluczam takiego scenariusza. No jak tu założę miasto... O, wszystko fajnie sięgnę. Ale trochę niebezpieczne będzie. No ale bym sięgnął. Tu, jakby miał się bronić, no to przepikane. Chociaż mijaliby rzekę. 1, 2, 3. No sięgnąłbym, jakbym się usrał. Wolałbym na wzgórzu gdzieś. Na przykład tu. Ale tu już nie sięgnę. Tu za daleko. Ojejko.
To mam dylematy, szanowni państwo. Dobra, ja jestem jednak chyba w centrum. No już myślałem, że w Cornwalli. To ja nie wiem, jak ten obszar się nazywa. Tutaj gdzie co? Jest Liverpool, Manchester, te rejony? Tak? A cholera wie. A może to nie wygląda jak Wielka Brytania, tylko tak ma przypominać ją troszeczkę. Sam nie wiem. No zobaczymy. Nie, na pewno nie. Ale wydaje się, że jestem w centrum. Nie wiem, jak ten obszar się nazywa. Chociaż już mi tam świta. Tam, gdzie ten król Elia rządził. W epoce siedmiu królestw. Jak w Northumbria? To jest ten obszar? Może? No tu mamy Francuza, no też niedaleko. No będzie ciekawie, jestem w środku. To jest bardzo złe. Pod pewnymi względami. A nie będę miał miast na wzgórzach. No ale dobra, no. Idźmy sobie ulepszyć. No już chyba... Chyba już wiosek nie spotkam. Patrzcie, sól jeszcze. Tylko, że ja idę w tym samym kierunku obydwoma tymi wojownikami. Chyba się trzeba jednym wycofać. Tym. Tym pójdziemy dalej na południe, a tym wrócimy do siebie. Te rejony obadamy. Dobra, i teraz tak. Absolutnie przydałby się łucznik. Ale już chyba możemy iść pierwszego osadnika. Będziemy zmieniać ewentualnie. Tylko, że tak, potrzebujemy produkcji, bo miasto i tak nie będzie głodowało. O, czyli możemy zdjąć. I już, patrzcie, zwiększyła nam się produkcja, bo każdy dokłada jeden produkcji. Ale możemy zblokować na tym. No i tu obojętne w zasadzie. Na tym bym chciał, ale to 17 tur. Może przyrostu żywności i tak nie ma, ale zblokujmy na tym. Tylko potem pamiętajmy, żeby odblokować. Przypomnijcie mi. Żeby się szybciej zrobił, żeby więcej produkcji było oczywiście. Już epoka klasyczna. Już by się jakieś sojusze przydały. Tu zaraz jakieś kolejne miasta państwa odkryjemy. Tu się wracamy. Tutaj proszę mi to ładnie zrobić. Produkcji będzie więcej. Czyli tak, pierwszym idziemy... Idziemy tu. Idziemy tu, żeby zblokować te obszary. Tu jakbym dał cytadelę. No, to też by było trudno mnie chyba zaatakować. Mam gdzie zakładać miasta. Masakra normalnie. Mam gdzie zakładać miasta. A futer i miedzi nigdzie więcej nie widzę. Także to miasto jest priorytetem. Tylko żebym zdążył. Tylko żebym zdążył, szanowni państwo. Dobra, jak to jest z tym prorokiem? Najbardziej uśmiechnięci. 14 już mają. No to... Takie życie. Tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie działa. A, może tędy? No i teraz pytanie. Potrzebuję trochę tych osadników. Można by iść na wolność. Choć ja generalnie wolę tradycję. Może jedno i drugie odblokuję. Tutaj pójdę do osadników, a potem w tradycję. Cholera, to też jest dobry pomysł. Kiedyś tak grałem często. Dobra, weźmy to. Jakby się jeszcze piramidy udało zdobyć, to by było piękne. A zrobimy dość szybko... Zrobimy dość szybko te... Znaczy szybko, to się długo robi te plantacje. Ale z tego będzie kultura. Tu jest szansa na trzepać tych ustrojów. Ha, kurczę. Ale giera. Odwalcie się ode mnie. A może chociaż awans sobie wpadnie. No prawie by mnie zabili. Kurde, za to jakbym ich tutaj rypnął. Bo to łatwo póki takie. Valletta. I to już miałbym. Łatwo póki. Póki jest taki jeden. Kurde, korci. Chciałem tę chmurkę odkryć. Może spróbuję. Tam trochę złota jest, nie potrzebuję go jakoś. Wolałbym wioskę znaleźć. Nie, ja jednak jestem chyba w Cornwalli. Patrzcie, żem się nagadał. A tu wychodzi, że jednak jestem. Ta Dydona mnie zmyliła. Dobra, idź tędy. O Jezus, jak ty żeś poszedł, będziesz wkurzał tę Jerozolimę.
Okej, dobrze, cieszy mnie to. Patrzysz, już miał porobione ulepszenia. Bo z robotnikami też startuje i to chyba dwoma nawet. Nie pamiętam ilu oni mają. Jest taki pliczek. Jest w opisie chyba nawet. Ten już też tutaj co. Nie, już myślałem. Nie no, już buduje, tak. Plantację już robi. No to Francuz. To są rejony Francuza. Tu nie ma co cudaczyć. Wszystkiego nie weźmiemy. Trzeba mierzyć siły na zamiary. I zamiary na siły. Aż tyle tych sił nie mamy. Ale plantację będziemy mogli za momencik już robić. A to jest dobre oczywiście. Dobra, i teraz grzejemy po te łuki. Błyskawicznie. Trzeba będzie zrobić. No, korci zajrzeć. Jest Paryż. No to Normanowi nam ładnie. Ładnie się pojawili. Tam, gdzie powinni być. Na południu. No i tutaj ja się boję tutaj tego miasta zakładać, ale autentycznie skuszę się. No jest to ryzykowne. To może być nawet głupie, ale skuszę się. Idę zblokować to. O nie, zabije mi jednostkę? Nie róbcie sobie jaj. Jak my tu chcemy wracać teraz? Jakoś tak tędy? Dobra, puśćmy go tak na przełaj. A się kurde źle pojawił dziadyga. Dobra, grzejemy po te pole. No szybko proszę, aby mnie tutaj nie zabijajcie. Idźcie sobie stąd najlepiej. Tyle, że awans może być. Widzi mnie w ogóle? Może mnie nie widzi. Jakby mnie nie widział, to bym się bardzo nie widzi. Ja tu muszę wrócić niedługo. Dobra, tu go zostawmy. No nie, 5 tur. Wow. Dobrze. 31. Dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jeden. Muszę się pilnować. Chociaż może bym się wrócił. Się by leczył na spokojnie, ale ja też chcę widzieć tutaj, czy nie będzie tutaj. Nie no, Dydona tędy nie przyjdzie, bo jej tu nie ma. To jest tylko Francuz. Dydona jakoś tu przylazła. Ale nie wiem, jak ona to zrobiła. Ale jakoś tu przylazło. Tyle dzisiaj w takim razie. Piękna mapa. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.